Partnerem programu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Lato z Republiką lato, spotkajmy się może, powiedz o tym na to. Tyle pięknych zdarzeń, spotkania z publiką, ruszyliśmy w trasę. Lata z Republiką. Witamy na największej w Polsce wakacyjnej trasie. Lata z Republiką. Wyprostować, wyprostować, uda się. No to kochana, to zmienia postać rzeczy w ogóle. My się tutaj raczymy pyszną kawą słodzoną miodem, miodem pozyskanym tutaj z CSK, bo tutaj, proszę Państwa, w tym industrialnym, wielkim, nowoczesnym budynku jest miejsce dla pszczół i dla wytwarzania miodu, więc sprawdzamy, czy dobry, wyśmienity. No więc właśnie, wyśmienity? Wyśmienity, przepyszny miód. I podobno najczystszy. Tak, bardzo czysty. Jesteśmy w otoczeniu innych słodkości, ale mówimy Państwu o tym, jak bogate jest życie w województwie lubelskim, jak wiele się tutaj dzieje, różnych inicjatyw, nie tylko ta tutaj, o której wcześniej rozmawialiśmy, ale także w innych miejscach pojawiają się nowe, świetne pomysły na to, jak zarządzać tym, co ta ziemia daje jej tradycją, historią i patrzeć w przyszłość, że tak powiem. Więc zaprosiliśmy pana profesora prawa, nie byle kogo. Jest z nami pan Marcin Szewczak, który jest z zarządu województwa lubelskiego. Witamy panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Profesor prawa, to brzmi bardzo dumnie, zwłaszcza gdy wykłada się tutaj na jednej z lepszych uczelni w Polsce, prawda? No tutaj po sąsiedzku, Katolicki Uniwersytet tak. Lubelski Jana Pawła II jest sąsiadem Centrum Spotkania Kultur. Łączy nas tylko tych kilkadziesiąt metrów i wspólne inicjatywy i realizowane przedsięwzięcia są jak najbardziej pożądane. I nad czym Państwo teraz pracują? Co jest teraz przedmiotem Waszej uwagi? Programu na to lato. No, przede wszystkim samorząd województwa lubelskiego chce stworzyć taką kompleksową ofertę promocyjną naszego całego województwa i zarówno pod względem kulturalnym, ale również przyrodniczym i turystycznym, dlatego że mamy wiele instytucji samorządowych, instytucji kultury, które są położone w przepięknych miejscach. Na przykład Muzeum Zamojskich w Kozłówce, które bardzo prężnie rozwija się. Mamy tam tysiące turystów, które rokrocznie odwiedzają to miejsce. Mamy Zamek Wianowców, który chcemy, aby stał się taką, można powiedzieć, tą perłą, która dopełni Kazimierz Dolny z tej drugiej strony. I zdaje się, słyszałem, że połączenie macie uruchomić, prawda? Chcielibyśmy, aby to było to połączenie. Byłoby świetnie, byłoby, bo to rzeczywiście idealnie, turyści tak. Zmierzają do Kazimierza i patrzą na ten Zamek Wianowców z drugiego brzegu Wisły. Z taką łezką. I myślą sobie, pław czy jak? A jak uruchomicie to połączenie, to będzie świetne jednak. Dwa brzegi. Wtedy te dwa brzegi połączone będą miały. No. Chcemy połączyć te dwa brzegi, to jest ogromne przedsięwzięcie, bo przede wszystkim trzeba zachować to wszystko, co pozostało po tym Zamku Wianowcu. Mamy również nasze instytucje kultury, które funkcjonują tutaj w Lublinie, czyli Filharmonia Lubelska, Opera Lubelska, które no, tak naprawdę są instytucjami, które gdyby miały większe możliwości, mówię o możliwościach lokalowych, to te tysiące osób jeszcze bardziej chciałoby przychodzić. Bardzo często województwo lubelskie kojarzy się z miejscem, które gdzieś jest na wschodzie Polski, gdzieś trochę zapomniane, a my chcemy odchodzić od takiej przypadłości. Zarząd województwa lubelskiego chce zrobić wszystko, abyśmy nie byli tylko tym regionem, który jest gdzieś daleko przy granicy z Ukrainą, Białorusią, który nie trzeba inwestować, jak to niektórzy politycy czasami mówią, tylko to jest region, który jest jedną z perełek w Polsce. I to też pokazuje rokrocznie, jak zmienia się liczba turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko do Lublina. A jak rozumiem, że rośnie, tak? Rośnie, systematycznie rośnie, ale przede wszystkim, co jest bardzo istotne, turyści odwiedzają te miejsca, które nie są tak popularne, bo oczywiście mamy popularny Lublin, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Zamość, ale również jest wiele innych ciekawych miejsc. Zresztą pandemia chyba troszeczkę pomogła, ponieważ wtedy ludzie starali się uciec do ciszy, do spokoju, a województwo lubelskie jest idealne pod tym względem. Mamy wiele zamków, pałaców, miejsc naprawdę, które jeszcze są nieodkryte i chcemy jako zarząd województwa lubelskiego stworzyć właśnie taką kompleksową ofertę, tak aby no, ta krótka trasa tak naprawdę z Warszawy, ale również mamy no teraz doskonale się do Was jedzie, naprawdę. To jest, ta droga jest tak szybka i południowe połączenie, mamy bardzo dużo turystów ze Śląska, którzy przyjeżdżają tutaj na piękne Roztocze, żeby odpocząć sobie po prostu, rozpocząć ten taki okres, no, który jest okresem później dla nich no, dużych przeżyć, ponieważ no, to piękno przyrody, które jest tutaj w województwie lubelskim jest naprawdę istotne. To połączenie z kulturą. Proszę jeszcze wymienić te miasta, te miejsca, zamki, pałace, które warto odwiedzić, kiedy już się tutaj przyjedzie. Gdzie Pan by rekomendował się udać? No
No właśnie, gdzie polesie? Gdybyśmy tak zaczynali, można powiedzieć, od północy, to mamy przede wszystkim nasze Polesie, gdzie mamy Poleski Park Narodowy, gdzie mamy Włodawę, gdzie to jest miasto trzech kultur, gdzie przejawia się to wszystko, można powiedzieć, takie ten smak i zapach Polesia, ten Polesia czar. To jest tam. Bardzo często wszystkim kojarzy się Biebrza, ale tutaj również na Polesiu mamy naprawdę unikatowe walory przyrodnicze. Tak, bo we Włodawie przecież są piękne świątynie. No i dokładnie. To jest to słynne miejsce, które być może Państwo pamiętają z komunikatów radiowych. Na Bugu we Włodawie przybyło 5. To chyba wszyscy pamiętają, zwłaszcza ci, którzy jeszcze rano wstawali. Tak, tak. Pojechałam tam. Wie pan, pani prezesie, zobaczcie, jak wygląda to miejsce, gdzie na Bugu we Włodawie przybyło 5. I tam jest teraz ładnie to zadbane. Jest tabelka, można zobaczyć, ile przybyło, ile ubyło tej wody. Mamy później Chełm. Mamy podziemia kredowe. Byliście pani, prawda? Ale całe to pogranicze nad Bugiem, ta nasza nadburzanka, tak to określamy, to jest tam, można powiedzieć, takie miejsce, gdzie czas i historia zatrzymała się, ale to można odkryć te dawne pozostałości po tej wielokulturowości, która była w województwie lubelskim. Mamy nasze piękne Roztocze, to jest to, co później przechodzi w Puszczę Solską, w Lasy Janowskie, gdzie historia, zwłaszcza z II wojny światowej, bardzo pielęgnowana, też wspieramy samorządy, które budują chociażby Muzeum w Osuchach, gdzie była największa bitwa partyzancka podczas II wojny światowej. A więc chcemy połączyć i stworzyć taki system turystyczny, który będzie i pokazywał to, co mamy pięknego z kultury, to, co z przyrody i to, co z turystyki. Ale wydaje nam się, że mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny doskonale się w te wasze plany oddolnie włączyli, bo jest bardzo dużo inicjatyw takich, które pielęgnują tradycje. Tak, to prawda. Nie wiem, czy wyjątkowe w ogóle na skalę naszego Polski, kraju. Prawda? Tak, dokładnie to, ponieważ bardzo często, kiedy gdzieś tam przemieszczam się po Polsce i mówię o tym, co dzieje się w województwie lubelskim, to ludzie są wręcz zaskoczeni tym, że tak wiele inicjatyw, tutaj oddolnych inicjatyw odbywa się. I również w drugą stronę, też jak obserwuję inne regiony, to tego po prostu nie ma. To jest, można powiedzieć, coś, co jest taką marką dla naszego województwa lubelskiego, marką naszych mieszkańców. Oni wszyscy są ambasadorami naszego województwa lubelskiego i za to im wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, bo tych imprez o skali takich lokalnych, nawet czasem bardzo niedużych, ale jest mnóstwo. To są tysiące wydarzeń, które tak naprawdę trwają przez cały rok. Ale oczywiście ta kumulacja wiosenno-jesienna jest bardzo widoczna, ale również w tym okresie takim zimowym, gdzie już jest ta pogoda troszeczkę inna, to również te wydarzenia się odbywają. Można powiedzieć, że to życie w tych małych ojczyznach przez tych ostatnich kilka lat, głównie poprzez wsparcie chociażby dla kół gospodyń wiejskich, wsparcie dla wszystkich inicjatyw kulturalnych. My jako samorząd województwa lubelskiego bardzo zachęcaliśmy, wspieraliśmy różnego rodzaju organizacje pozarządowe do tego, żeby tworzyły, żeby pokazywały tą własną historię, bo to też jest taka sztafeta pokoleń, czyli chcemy pokazać naszej młodzieży, uczniom, którzy później będą zarządzali naszym krajem, że ta historia, z której się wywodzą, ta ich mała ojczyzna, mała wioska, to nie jest wstyd. To jest coś, czym warto się pochwalić, to jest coś, co warto czasami upamiętnić i pamiętać o tym, co robili ojcowie, dziadowie, bo tak naprawdę to, że my dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu i że mamy takie piękne Centrum Spotkania Kultur, że mamy piękne województwo lubelskie, całą naszą Polskę, to jest nasza spuścizna narodowa i o to trzeba dbać. Tak, bo to nie trzeba robić rzeczy wielkich, tylko małe, z wielką miłością. Oczywiście, te organiczne rzeczy i bardzo się cieszę, że pan profesor razem z całym zarządem województwa lubelskiego dbacie o tą kontynuację, o to, żeby to cudze chwalicie swojego nie znacie, tutaj miało naprawdę odzwierciedlenie w czynach po prostu, a te organiczne, małe rzeczy budują naszą rzeczywistość i naszą przyszłość. My również będziemy zachęcali jeszcze w większym stopniu uczniów szkół podstawowych i szkół średnich do tego, aby ta edukacja lokalna, patriotyczna jeszcze bardziej, można powiedzieć, wybrzmiała, czyli chcemy organizować konkursy, zachęcać ich do tego, żeby pokazywali, no dzisiaj mamy media społecznościowe, więc tak naprawdę to może jest zobaczyć łatwe. Cały świat, jest łatwiej, tak. Więc to jest ogromna szansa na to, żeby również z jednej strony pokazali to, co mają, to piękno i bogactwo w tych małych ojczyznach, ale z drugiej strony, żeby również oni później nie wstydzili się tego, skąd pochodzą, bo to jest bardzo istotne. Później jak trafią w ten duży świat, gdzie jest ten wyścig szczurów, to żeby jednak zawsze pamiętali, że jest taka mała miejscowość, z której pochodzą, gdzie coś się dzieje, gdzie warto wrócić. Bardzo często mamy takie sytuacje, że osoby, które już osiągną sukces zawodowy, osiągną sukces rodzinny, wracają, chcą pomóc, angażują się w różne inicjatywy. I to jest bardzo piękne, że jest, można powiedzieć, ten duch w narodzie, który tylko trzeba podtrzymywać i dawać szersze możliwości. Tak, tak jak pan powiedział, często się okazuje, że w tym wyścigu szczurów, w tym wielkim korporacyjnym świecie sukcesu, najwartościowsze jest właśnie to, co się wyniosło z domu. Bo ta różnorodność jednak sprawia, że ten świat idzie do przodu. Więc ludzie poszukują tych takich oryginalnych czy
przepisów, czy sposobu bycia, czy nawet nazwisk. Ja tylko dodam ci, ale jedna rzecz, bo pamiętam, że koleżanka pracowała w jakiejś super designerskiej firmie w Nowym Jorku i oni tam strasznie chcieli mieć dobrą nazwę tej firmy, no bo wiadomo, że ciekawe nazwy przykuwają uwagę i ona musiała wrócić do swojej, panińskiego nazwiska swojej prababci, żeby była jakaś ciekawa nazwa, żeby to, to zostało zauważone na tamtejszym rynku nowojorskiej mody, więc to akurat taki przykład z mody i z nazwiskiem, ale to przecież chodzi o tożsamość i o korzenie, prawda? O, to tak, dokładnie. To. Bardzo często coś, co jest gdzieś tam przedstawiane jako staroświeckie, tak, ono za jakiś czas wraca i staje się bardzo modne. I to jest taki chyba dodatkowy impuls do tego, żeby to wszystko realizować. Panie prezesie, panie profesorze, częstujemy zaraz pana ciastem z miodem, bo jesteśmy wśród pszczół. To jest bardzo pyszne. Tak, no wyśmienite jest. Więc my teraz jesteśmy wśród pszczół, żeby poznać lepiej, jak ten miód powstaje i jak to się tutaj wszystko odbywa. Zapraszamy państwa na spotkanie z pszczelarzem. Witam się z państwem z czwartego piętra Centrum Spotkania Kultury w Lublinie, bo to właśnie tutaj znajduje się miejska pasieka artystyczna. Pszczoły już wśród nas ciężko pracują, a o tym, jak pracują, ile pracują i jak dzięki nim możemy pozyskiwać miód, opowie nam dzisiaj pan Marcin Sudziński. Dzień dobry. Panie Marcinie, jaka jest rola takiej miejskiej pasieki artystycznej? Generalnie pszczelarstwo to gałąź rolnictwa i hoduje się po to pszczoły, żeby właśnie będąc tą częścią rolnictwa przynosić zyski, przynosić dochód w postaci albo pieniędzy, albo miodu, tak, który produkujemy, eksportujemy i tak dalej. Natomiast są zasadnicze różnice między taką pasieką produkcyjną, dużą, zawodową, która może liczyć czasami kilkaset, a czasami nawet i kilka tysięcy pni pszczelich, a pasieką, która jest usytuowana w centrum miasta bądź blisko centrum i ona wtedy ma kompletnie inne funkcje. Miasto zachowało swoją bioróżnorodność, czyli występują tu bardzo dużo gatunków roślin, które są miododajne, pyłkodajne, roślin, które dają żywice na propolis. To po pierwsze. Po drugie, to środowisko miejskie nie jest skażone chemią, czyli tutaj nie stosuje się oprysków, środków ochrony roślin, ogólnie rzecz biorąc, ponieważ nie prowadzi się tutaj takich upraw. Więc pokarm dla pszczół jest czysty, nie jest zatruty. Największą szkodą, jaką aktualnie człowiek wyrządza przyrodzie i owadom, to jest właśnie zatruwanie środkami ochrony roślin. A ile uli liczy obecnie ta miejska pasieka artystyczna? Obecnie jest 18 uli, czy jak to się fachowo określa, pni pszczelich. Są to ule jednego typu, zwykle te, z których się pozyskuje miód, te ule do hodowania takiego zawodowego. Ale są też ule archaiczne. Tutaj mamy, za nami stoi ul snozowy, czyli taki ul, który nie ma ramek, w których jest drut i węza pszczela, tylko pszczoły same budują plastry w tych korpusach kwadratowych czy prostokątnych. One same tam tak zgodnie z tym, jak chcą, jaką chcą mieć wentylację, czy jakie ilości właśnie tych magazynów na miód i na larwy, komórek pszczelich, one sobie budują jak chcą po prostu, jak uważają za słuszne. Pszczoła nie jest to zwykły owad, a owad, który dostarcza nam naprawdę bardzo wysokiej jakości pokarmu. Pokarmu, który też był i może być lekarstwem na różne dolegliwości człowieka. A ile trwa sezon i ile z tego sezonu można tego miodu uzyskać? Tak na dobre rozkręca się to w marcu, kwietniu, maju, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, zaczyna to wszystko opadać. W listopadzie praktycznie już nie mamy co przy pszczołach robić, czy końcem października. Ile w trakcie sezonu można tego miodu uzyskać? Czy mówimy tutaj o dziesiątkach kilogramów, czy nawet setkach? W tym roku zebraliśmy ponad 700 kg miodu z tej pasieki, z miejskiej pasieki artystycznej. I to są dosyć duże ilości. Oczywiście jest to taka praca, która polega na tym, że pszczelarz swoją wiedzą i umiejętnościami musi prowadzić rodziny w taki sposób, żeby w odpowiednim momencie one były w stanie
wyjść na ten pożytek, były w liczbie takiej, żeby przynieść dużo tego miodu. Miejska pasieka na Centrum Spotkania Kultur dysponuje możliwościami, którymi nie dysponują inne miejsca. To znaczy pasieki na dachach, o których się mówi, że są na hotelu, że są gdzieś tam w jakiejś innej instytucji, one mają zwykle ten charakter zamknięty, że tam wchodzi tylko pszczelarz, nie może pszczelarz wejść na przykład z 20 czy z 30 osobami, ponieważ no to infrastruktura nie jest na to przygotowana. Tutaj to mamy. Oprócz tego mamy właśnie te możliwości sali edukacyjnej, dużej pracowni pszczelarskiej, więc na chwilę obecną sądzę, że takie możliwości posiada tylko Centrum Spotkania Kultury, jeśli chodzi o dużą miejską pasiekę z infrastrukturą edukacyjną. A w sklepiku kulturalnym na parterze Centrum Spotkania Kultur można takie miody zakupić oraz między innymi świece czy maść woskową. Zapraszamy. Tak, zapraszamy serdecznie do zakupu, do odwiedzenia pasieki i sklepiku. Szanowni Państwo, mówiliśmy o tym, że stroje ludowe Lubelszczyzny są przepiękne. Oto ten nasz pokaz mody, wspaniały. Proszę. Mamy Joasię, mamy Bartka. Tutaj proszę, Alicjo, stań, pokaż się przodem do kamery. Korowód. I Wojtek tutaj. Chodź, Wojtku, proszę. To są, proszę Państwa, stroje prezentowane przez koło gospodyń i gospodarzy ludowych z Krzczonowa, czyli kolebka kultury Lubelszczyzny, tak, prawda? Tak jest. Krzczonów jest kolebką kultury ludowej ze względu też na te stroje, ponieważ chodź, proszę, Asiu, te stroje do mnie, nazywamy też strojami lubelskimi. Zostały one przyjęte jako strój reprezentatywny województwa lubelskiego, jeszcze przez etnografa pana Janusza Świeżego. I my jako Krzczonów właśnie tym się chlubimy, bo to była mała parafijka, która, można powiedzieć, rozsławiła się właśnie tym strojem krzczonowskim ze względu na to, że była wsią królewską. Kiedy założona? Krzczonów założony był w 1358 roku. To jest pierwsza wzmianka o Krzczonowie, o akcie lokacyjnym miejscowości. A to, że właśnie te stroje są tak piękne, bogate, kolorowe, to właśnie dlatego, że Krzczonów był wsią królewską, no i chłopi byli wolni od pańszczyzny. Mieli czas się też wystroić i pójść gdzieś. Dziewczyny, bo ty, Joasiu, i ty, Alicjo, macie inne stroje. Proszę, opowiedz o swoim. Dlaczego się różnią? Tak, ja jestem tutaj w tym momencie panną młodą. Tak mi się też wydawało. Tak, mam tutaj specyficzny dosyć strój, bo na taki, no, takie jedno wydarzenie ważne, tak, w życiu. Mam też na głowie wianek, też specjalnie. Pokaż go, proszę, wianek profilem, panny, tak, młodej. A proszę zobaczyć z tyłu, jakie piękne, tak, wstęgi. Piękne tutaj wzory. Tak, natomiast Asia jest w stroju panienki. Proszę, opowiedz o swoim. Strój panny składa się ze spódnicy, fartucha i gorsetu. Mamy pięknie zdobione koszule haftowane. Natomiast strój mężatki miał kaftan zamiast gorsetu. No i pewnie nakrycie głowy. Tak, nakrycie głowy było inne, ponieważ nakrycie głowy u panien były to wianki lub wstążki we włosach, a mężatki nosiły pomyłki lub chusty zawiązane na... No właśnie, Bartku, a powiedz mi, dlaczego ty się różnisz tak od twojego kolegi? Różnię się dlatego, ponieważ ja mam strój kawalera. Aha. Strój kawalera. Czyli właśnie... Zerwać panną, masz zamiar? Tutaj ten waćpan ma gospodarski strój. Żeby tutaj dlatego... nie doszło do jakiejś burdy karczemnej. Dokładnie. Ja tutaj mam swoją panienkę. Strój kawalera przede wszystkim wyróżniał się kapeluszem z pawim piórem i kwiatami po lewej stronie. Koniecznie, koniecznie po lewej stronie. Może, Karolu, może nie rozdzielaj państwa młodych. Niech staną obok siebie. Proszę, to będzie bardzo elegancka para. Proszę. I teraz będziemy widzieć to piórko. Koniecznie po lewej stronie. Na kapeluszu powinno być piórko i kwiaty suszone lub żywe. Strój kawalera również charakteryzuje się pasem z okienkami. To jest, są okienka różnokolorowe i męskim kaftanem, podobnym troszkę do marynarki naszej współczesnej.
z dosyć grubego sukna. A czy strój gospodarza różnił się i był dłuższy, bo troszkę przypominał taką sukmanę szlachecką, prawda? Troszeczkę tak, jak najbardziej. Sukmana jest takim ewenementem stroju, gdzie był obecny w każdym regionie dzisiejszego województwa lubelskiego, czyli ten strój lubelski właśnie był powiązany z sukmaną, czyli krasnystaw, puławy, lubartów i także krzczonów. Było to spowodowane tym, że handlarze przyjeżdżali na targi, na jarmarki i takie właśnie wdzianka proponowali. Ale musimy Państwu powiedzieć, że ten Wasz strój lubelski jest bardzo bogaty. Byliśmy tydzień temu w Stalowej Woli i tam jest strój lasowiaków. Ten z kolei ma wyłącznie biel z delikatnymi obramowaniami haftowanymi, ale nie ma właśnie aż tylu barw i tylu bogatych haftów. Czyli co jednak, co kraj, to obyczaj i co region Polski, to inne bogactwo. Pierwotnie, jeśli chodzi o strój krzczonowski, to właśnie charakteryzował się tym, że był cały lniany, były hafty właśnie delikatne. On przeobraził się dopiero w XIX wieku, kiedy była już możliwość zakupu materiałów fabrycznych, kiedy już można było tak zakupić, czy w pasmanterii, w sklepiku, czy przyniosła czasami Żydówka do domu dany kolor, na przykład nici, no tak, i wtedy można było wprowadzić też do haftu. To jeszcze słowo o muzyce, powiedzmy, na koniec już zupełnie. Czym się charakteryzuje muzyka z krzczonowa? Alicja. A, muzyka z krzczonowa. Ja tam przejdę, przepraszam. Tutaj proszę, zamienimy się miejscem. Tak, no mamy nasze specyficzne w tym momencie wesele krzczonowskie, w którym znajdują się przyśpiewki dawne, tradycyjne i tak naprawdę też występujemy właśnie teraz, w pewien sposób przywracamy te tradycje, robimy taką rewitalizację tej tradycji, tak, i występujemy, no właśnie ja w roli pani młodej, Wojciech w roli pana młodego, i mamy też tutaj inne role kawalerów i panienek. Każdy z nas ma swoje przyśpiewki, każdy z nas ma swoje specyficzne śpiewy, tak, które właśnie opowiadają w pewien sposób o tej roli. Więc, no bo to jest nowa rola życiowa, tak, prawda? Tak, tak. Jest to wesoła, taka bogata inscenizacja weselna. Dokładnie. A można kolorowe... was poprosić, żebyście ubarwili jakby wesela współczesne? Tak? Oczywiście. Bo myślę, to jest, drodzy państwo, pomysł. Przyda wielu pannom młodym, tak, i panom, tak, młodym zrozumieć, tak, w jaką rolę jaka wchodzą. Jaka tam Abba. Tak. Czy ty, Alicjo, grasz też? Gram, jak najbardziej, jestem pianistką z wykształcenia, tak, ale też jestem teraz, można powiedzieć, etnomuzykologiem, więc zajmuję się zawodowo tradycjami i muzyką ludową. Tak, oglądałam nagrania twoje w internecie i widziałam, że nie tylko wesele, ale także inne ważne momenty, typu procesje związane z liturgią kościelną, prawda? Tak, również też. Potraficie oprawić muzycznie. Oczywiście. I też przywracać dawne melodie. Jak najbardziej. Tak. Także proszę państwa, jak państwo widzą, w każdym momencie, w każdym miejscu, nawet w niewielkiej wsi krzczonów, można znaleźć bogactwo inspiracji, w ogóle pasji i pomysł na życie, bo to jest naprawdę pomysł na życie chyba, to co wy robicie, prawda? Tak, oczywiście. To nam... czujemy w tym ogromną pasję, kochamy to, jest to dla nas niesamowicie ważne, a dla mnie też, szczególnie czy dla Bartka i Asi, bo Ala jest akurat z innej miejscowości, ale bardzo się, właśnie mamy sporo osób, które się włącza spoza Krzczonowa, ale dla nas też jako kultury, tradycji, historii naszych przodków, bo tak jak Bartka, rodzina i moja, jesteśmy tam już od 6 wieków. Ojej! Więc mamy to udokumentowane. Niesamowicie. I jest nam też niezwykle, mamy ogromną dumę, chociaż jesteśmy z tej warstwy chłopskiej. No tak, ale to nie wiem, czy nie pobiliście rekordu gąsieniców, bo oni się szczycą tym, że mają 500 lat udokumentowanej historii, a wy 600. No, trzeba będzie nie sprawdzić. Nie dojdziemy do tego, na ale Alicjo, powiedz mi w końcu... Za którego wychodzisz w końcu? Oj, to zobaczymy. No, okaże się przy ostatniej piosence dzisiaj. Drodzy państwo, dlatego zostańcie z nami. Przy ostatniej piosence będzie wesele. Zapraszamy. Pomachajcie nam, pomachajcie, pomachajcie. Pomachajcie, pomachajcie. To z Republiką Lato, spotkajmy się może, powiedz co ty na to. Tyle pięknych zdarzeń, spotkania z publiką, ruszyliśmy w trasę. Lato.
lata z Republiką. Witamy na największej w Polsce wakacyjnej trasie Lata z Republiką. Partnerem programu było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.